Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Far Cry 3. Moi mili, tak, ja wpierw co sobie zrobię, to wejdę, kurczę, do ustawień, bo dopiero co dosłownie wzięłam, dlaczego język jest English. Ja chcę Polish. Vasis Polish. A, wiecie co? In English, faktycznie. Wiecie co? Są napisy polskie. Dobra, faktycznie. Czekajcie, ja bym może troszeczkę zmniejszyła głośność główną. Kalibracja? Jasność? Nie, o to mi chodziło. Jasność, jakość, kurka, wolna. Nie tak. Rozgrywka? Siatka, nieważne. Dzięki, instrukcja, dodatki premium. Oto jakieś mam? Aha, nie jest dostępna, wieloosobowa. Dobra, trudno. Dobra, rozdzielczość jest ok, DirectX, alfa do pokrycia, bla bla. Napisy, panie, obowiązkowo mają kurka ładna być. Bo was zarąbię normalnie. Polski, poproszę, zastosuj. No i zarąbiście. Tak, moi mili. Far Cry 3. Dlaczego rozpoczynamy od Far Crya 3, a nie robimy jedynki oraz dwójki? Bo szczerze przyznam, że mi się Far Cry 3 chyba najbardziej podoba, tak na zaczęcie, że tak to ujmę. Zwłaszcza, że akurat Far Cry opowiadają z reguły o różnych bohaterach w każdej nowej części, więc to tak naprawdę nie ma, że tak powiem, fabularnego znaczenia. Chociaż oczywiście są jakieś chyba nawiązania do poprzednich części, natomiast no mnie personalnie pierwsza i druga część jakoś za specjalnie nie interesowały. Może kiedyś to się zmieni, może pod wpływem waszych namów coś się zmieni, jeśli byście chcieli obejrzeć u mnie jedynkę oraz dwójkę, natomiast tak naprawdę zobaczymy. I myślę, że bez dalszych wstępów przejdziemy sobie do opowieści, moi mili. Ja mam jakieś zapisy. No proszę, nie. Ja bym chciała nową grę. Zapis pierwszy. Tutaj coś robiłam. Pusty slot. Dobra, to pusty slot poproszę. Co my tu mamy? Eksplorator. Najniższy poziom trudności polecany graczom nieobeznanym z mechaniką gier FPS. Tropiciel. Poziom trudności polecany graczom mającym doświadczenie w grach. Wojownik, prawdziwe wyzwanie dla ekspertów, mistrz gorszy niż malaria. Piękna sprawa. Nie, weźmiemy sobie tropiciela. Taki średni, typowo, poziom trudności. I zobaczymy, co się wydarzy teraz. Pamiętam, że na początku jest całkiem fajna muzyka, tylko nie wiem, czy nie będę miała, czy nie będzie na nią praw autorskich. Nie namyśleniec się długo, Alicja skoczyła za nim, jest zastanawiając się, jakim sposobem wyjdzie z powrotem. Getting his pilot's license. Where the hell is that motherfucker? To my father's black card, to my black card. God, I haven't done Sambuca since I was 20 years old. Yeah! Wakacje życia. Passed out. Open the door! Yo, Jason, get in! They're crazy, Jay! I learned from the best! Yeah! Woo! You ever think you're crazy, huh? Jumping out of airplanes. Flying. Like birds. That is crazy. I like this form. This is a nice fucking phone. So, what do we have here? Grant. And Jason. From California, huh? Well, I hope your mama and your papa really, really love you. Because you two white boys, you look very expensive. And that's good because I like expensive things. I'm sorry, what did you say? What did you say? Do you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in your fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye. You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up or you die. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What, is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? You see, the thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But hermano, down here,
around here. You hit the ground. It's okay. I'm gonna chill, I'm gonna relax, because you, Hua, and your tough guy brother, we're gonna have a lot of fun together while we wait for the money. Stop scaring the hostages. I need you to take care of the rejects. I just hope that you two pieces of fox are more entertaining than your friends. Ta-ta. Bye-bye. Get you every fucking time, man. No to nie jesteśmy w ciekawej sytuacji, to trzeba przyznać. Tutaj. O, mogę ja sterować. To czekajcie. Dźwięk do jasnej cholery. Dlaczego tutaj reguluję poziom wszystkich dźwięków? Nie no, fajnie, tylko że ja bym chciała alert werbalny. Co to na Boga zna... Aha, włącz czat. Włącz muzykę. Nie no, fajnie. A rozgrywka coś może? Poziom trudności, reset posterunków tam. Póki co nie będziemy z tym rozmawiać. A propos tego rozmawiać, że tak to ma. Ale irytuje mnie to, że nie mogę właśnie dźwięków, wiecie, bo ja bym chciała, żeby dialogi były głośniejsze na przykład. A tu trochę dupa. Więc dobra, podgłosimy sobie po prostu grę i lecimy z tym koksem. I zobaczymy, jak to będzie ogólnie. Tak, nasz brat się uwolnił. Tak, bo to jest nasz brat, my się nazywamy Jason i zostaliśmy porwani przez typa. Ewidentnie. Dobra. Hey, over here. Nie zainteresuje się, jakim cudem właśnie mamy odsłonięte w ogóle twarze? Szanuję. Skąd wiesz? Szczerze, biorąc pod uwagę fakt, że uderzał go jakieś kilki, kurde, które wyglądają jak z bambusa, to prawdopodobnie raczej jest ogłuszony. Mhm. Dobra, to teraz będę musiała sobie... i za Grantem nie daj się złapać. Oj, trochę za czule. Czekajcie, gdzie to będzie? Kalibracja? Nie kalibracja. Obraz tutaj, cień, naturalne oświetlenie, bla, bla, bla. Nope. Rozdzielczość tryby... O, pole widzenia? Nie pole widzenia. Napisy, tak, alfa do pokrycia, tryb wyświetlenia, nie to. Sterowanie... O, czułość kamery. Oj, pięknie. Sobie zmniejszymy. Właśnie. Wartość przyspieszenia? Co? To ja mogę się tutaj zajwaniać? Zwiększa prędkość obrotów. Okej, okay, może sobie akurat w tym momencie to zostawimy, bo nie wiem, do czego to służy. Dobra, lepiej trochę. Chyba właśnie możemy za pomocą C jakoś trwale kucnąć. Jeszcze coś było takiego, że mogę kucnąć... chwilowo, jeśli ja dobrze kojarzę, ale cholerawie nie pamiętam. Już nawet, a może do przyszłych częściach. Poruszamy się wolniej, jak kucamy. Dość logiczne. Też byście chodzili wolniej, gdybyście kucali. Niestety nasz brat zajwania bez nas gdzieś nas ma. Świnie tutaj. Świnie zjadają ciała. Upomina się, kiedy wrogowie zaczęli cię wykrywać, tak. Nowy samouczek. Mhm. Kucam cały czas, typie. W każdym razie... Zamknij się, psie. Tak. No zajwaniamy po prostu. Oho, typek tutaj jest. Aha. Możemy po prostu przejść obok pana. Spoko. No tak, teraz będziemy mieli serię samouczków generalnie. I w sumie nie jest to najgorsze, biorąc pod uwagę fakt, to chyba nasze bagaże wszystkie. Albo bagaże wszystkich ludzi, których porwali. Chyba było ich wielu, tak mi się wydaje. O, mogę coś zabrać im. To... wszystko jest nasze? Dobra. Zapalniczka, jakiś tablet, kamera, telefon i mapa. Kto to? Nieważne. Idź za Grantem, nie daj się złapać. Dobra. Tam mam rzucić tym kamieniem, tak? No dobra, niech leci.
A ty mnie prowadź, gdzie mamy iść? To moje wrażenie, czy nagle się poruszamy jakoś szybciej? Dobra. Wchodź, że... Koleżko, ty mój. Siema! Wow! A ty rzucasz nożem profesjonalnie, kolego! No mamy mocny wstęp, można powiedzieć. Look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together. Okay? Okay. I'm sorry. Tak, nasz brat z wojska jest, można powiedzieć, trochę bardziej doświadczony w zakresie, no, też chyba odbierania życia, prawda? Ojeju. Psycho. Pinaczka, dobra. Ja właśnie się zastanawiałam, co jest, że ja nie mogę przejść chyba? A tędy, okej. Okay. O! Czy to są wesołe krzaczki? Kryj się w gęstej roślinności. Chowanie zapobiega wykryciu. Gdzie? Tam? No dobra. Myślałam przez chwilę, że go w łepety nawalne. Najlepsze jest to, że te kamienie są strasznie ciche, a wrogowie i tak słyszą za każdym razem, jak rzucamy kamieniem i się interesują. Nawet, kurczę, jak czasami momentami, wiecie, myszka nam się obsunie, kamera, kąt kamery się zmieni i nie wiem, gdzie jakieś, kurczę, dobre metry, naprawdę dobre metry dalej rzucimy tym przeklętym kamieniem, to i tak wrogowie ogarną, że ktoś rzucał czymś i się zainteresują. No niestety, dużo ludzi złapali, dużo ludzi terroryzują. To są piraci chyba bodajże? Tak mi się wydaje. W każdym razie no was to ich przywódca, wiadomo. Kto tam, kurczę, sobie gwizda? Ale muszę przyznać, że gra jak na swoje lata, no to całkiem ładna jest. Punkt kontrolny osiągnięty, alleluja! Never should have made that jump alone. I promised Dad I'd take care of you two. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others, and then we're going home. O Jezu! Ty ciulu, ty! No! Stay with me, Grant! Please, don't die! Hold on, Grant, hold on! Oh God, oh God! You're putting my phone. No, no, no! Your brother, and I mean, what the fuck? Niestety, takie miejsce, że się... Trzydzieści sekund. Run, Forrest! Pi! O Jezus Maria! Amaty! Dobra, uciekamy po prostu. Co? Przeskocz! Przeskocz! No mamy tutaj taką... taką wesołą akcję, że tak to ujmę. Punkt kontrolny osiągnięty. Fajnie, bo mnie nieludzko swędzi nos. Coś czuję, że mnie to normalnie uwali w końcu. Biegnij do dżungli, biegnij przez dżunglę. Jezus Maria, helikopter! Wyprzedzę helikopter! Oto, przejdź przez dżunglę w naszym ciągu. Muszę stąd uciec. Ktoś mnie zgubił. O, nieważne. Okej. Okay. Po prostu sobie spadłam, ale zadziałało, więc dobrze. Zostawcie mnie! O kurna raz. Tak, za pomocą kół można się leczyć. Ajajaj! No wspinajże się, typie! Jezus Maria! Znaczy, wiem, to ja mu kliknęłam, żeby się wyleczył, ale cicho. Przejdź przez dżunglę, idziemy dalej. Fajnie by było. Dobra, kucnij. La la
la la la, przechodzę sobie na spokojnie. Z tym, że nie. Co mam wciskać? Stacja. Nie. Nie wygrasz ze mną. Ajajaj. Bierz nóż. Ta zabił w samoobronie, prawda? Ale w dalszym ciągu no nie pomaga. Bo nadal jest ta świadomość, że się odebrało życie. Pokonaj rzekę. Psy, o nie. Helikopter. Wszyscy na mnie, wszyscy przeciwnie. Ała! Nie wiem skąd ja mam tą gazę, ale używam. Ajajaj. Ktoś nas uratował. No i mamy Far Cry 3. Oficjalne przedstawienie. Where am I? What the hell? You are awake. Well, not all of you. The armor's been deadened to allow for the Tatao. Zrobił mi tatuaż we śnie. It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates, insanity. You have the right to take my life. But no, I will also take yours. I am Dennis. Jason. Mangao, lava lava. The heron, the shark, and the spider. I know who you are, Jason. You are a warrior. And the Tatao will allow for you to reveal your true self. Dobrze wiedzieć. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me. Ten jaki na ludzie. No, you can only help yourself. I'm going to free you. Wiecie co, muszę przyznać, że jak jestem starsza, to patrzę na to z trochę innej perspektywy, bo jak to grałam za pierwszym razem, o mój Boże, ja nie wiem ile miałam lat, ale naście jakie. Ja coś koło nastu, mniej więcej. Found you on the beach. Fajnie. Welcome to Amanaki Village. Amanaki. It is something, isn't it? No ładnie, tu ładnie, zaiste. I wiecie, i trochę inaczej właśnie, była trochę inna perspektywa. Siema. Ale ty masz kurczę na twarzy, bliznę ładną. They are something, aren't they? Beautiful, most definitely. I could have anyone I choose, but my will is set on one woman. Here, cash for weapons. Oh. You want to save your brother, right? I've never shot anyone before. What do they say in America? It is the first time for everything.
No niestety. To jest chyba takie miejsce, że się nie ma większego wyboru. Gościu to jest chyba właśnie z jakichś militariów. Właśnie tak dopiero zauważyłam, ma taką kurteczkę, że tak to ujmę. Tajne. Co? Jakie tajne? Przetrwanie tajne do mojego krajana. Wiem, że uciekłeś z obozu Wasa. Dobra robota, w nadchodzących dniach prześlę na tablet informacje o wyspie, dzięki nim przeżyjesz. Z czasem przekażę Ci także namiary na konkretne miejsca, wkrótce się spotkamy, witaj w dżungli. Aha, fajnie. Przedmioty kolekcji. Jezus Maria. Podręcznik, plecak. O właśnie, mamy plecak na łup. Przecież Jezus Maria, możemy mieć 16 rzeczy. Tyle rzeczy tutaj jest faktycznie. Ja o tym nie pamiętam. Grand Brody. Pop sklepie pistolet. 19-11. Patrzcie, on ma taką charakterystyczną kurteczkę właśnie dla wojsk. O, czekajcie. Marin! O proszę. Kolega jest Marin. Ładnie. Dobra, mamy sklep typowy. Widzę, że mogę kupić tylko jedną rzecz i dalej mam na to pieniądze. 19-11, podstawowy pistolecik. No dobra, w inwentarzu i teraz możemy wybrać miejsce. Jak widzicie, mamy jeszcze 3 miejsca na bronie. Wszystkie są zablokowane. Bywa. Mamy jeszcze różne pistolety tutaj. Ogólnie rzecz ujmując, to będziemy mieć jeszcze więcej rzeczy. If you doubt, I can get new stock in from the remote villages. And trust me, they got some top-notch gear you're gonna want. A faktycznie, bo coś było takiego, że... Amunicja. Mnie w ogóle... Aha, mam zapasy uzupełnione, tak? No dobra, broń krótka. Był jakiś motyw, że można było sobie ten... Właśnie to, co powiedziała ta kobita, żeby włączyć maszty radiowe, prawda? Że te maszty radiowe, o których oni mówi, ona mu powiedziała, to nam odblokowują jakieś bronie nowe za darmo, że możemy je wziąć. Darmowa broń, o właśnie, patrzcie. Kupuj broń w sklepach i w kryjówkach, ale jeśli aktywujesz maszty radiowe, broń staje się darmowa. No właśnie, do bezpłatnej broni. No i fajnie. The scramblers are at the top. Each tower covers a limited area. Climb them all and you will reveal the entire map. Dobra. O, pójść za Denisem wioskę i teraz możemy się przebiec, iść do masztu radiowego. Teraz możemy wyjąć generalnie broń naszą, mamy tutaj parę celów jak widać, ale po kiego ja mam strzelać? Nie wiem. Strzelaj cel, przynajmniej na chwilę obecną. Ladies. Men's. Co tu jest napisane? Nie wiem. Aha. Ogólnie rzecz ujmując, trochę tutaj będzie rzeczy. Właśnie teraz mamy podstawowe mechaniki gry, jak strzelać, jak podnosić przedmioty, te sprawy. Automatycznie podnosimy podnosimy amunicję, jak widać. Zresztą tutaj teraz nam mówią, że mamy maksymalną ilość. Tak, będziemy znajdować jakieś właśnie kwoty pieniędzy. Co jest normalne? Dobra, gdzie ja mam się wspiąć? Tam, dobra. Nie wiem, czy wy oglądaliście u mnie Assassin's Creed albo czy może graliście. W każdym razie kwestia jest taka właśnie jak w Assassin's Creedzie, bo generalnie to też jest właśnie Ubisoftu. Jak mogliście zdążyć, mogliście zauważyć już. Mianowicie... W Assassin's Creedzie były punkty obserwacyjne, na które trzeba było się wspiąć. To jest bardzo podobna kwestia jak tutaj w Far Cry'u właśnie jest z wieżami radiowymi. Też nam odblokowuje możliwość widzenia na mapie jakiejś płaci terenu, wyjść na szczyt masztu radiowego. Jest jeszcze inna mechanika, która nam z kolei odblokuje szybką podróż. To właśnie są te kryjówki, o których było wspomniane w... O, wąż! Było wspomniane w... jak to się nazywa? W... samouczku. Fetysz czapli. Fajnie. Czy ja coś mogę z węża wziąć? Bo ja wiem, że w tej... Pamiętam jeszcze, że w tej grze się dało... zabierać coś ze zwierząt, jakieś łupy. Swoją drogą, masz te radiowe? Tak, ja wiem, dziękuję bardzo. Chciałam zobaczyć plecak na łup. Mam 3 rzeczy zakupione, tak? Fetysz czapli i as, a strefli. Jeden z rogów lekko przycięty, dobry do obszukiwania przy pokerze. Ej. No dobra. Idziemy na górę. Po prostu. W takim razie...
Tak, i to jest za każdym razem taka zagadka, można powiedzieć, właśnie jak się wspiąć na te maszty. To jest całkiem spoko, moim zdaniem, że postarali się i właśnie stworzyli różne maszty, żeby można było się na nie różnie wspinać. Żeby właśnie móc wysilić mózgownicę. Nie no, widok ładny. Co prawda ja bym tutaj naprawdę się przytulała do metalu, bo ja mam taki lęk wysokości okropny, że autentycznie ja bym musiała się czegoś łapać co chwilę. Co prawda by mi to zbytnio nie pomogło, gdybym poleciała, ale... Dobra, przeszłam na szczyt, tak? Wyłączenie szyfratora odkryje mapę oraz ważne miejsca w tym regionie, okej. I tutaj mamy szyfrator, tak więc lecimy. Jak on to od razu umie robić? Pojęcia nie mam. Najwyraźniej bardzo prosta mechanika. Bym się spodziewała. Dobra, jakieś chyba miejsca interesujące mi pokazuje, wydawałoby mi się. Ta melodia jest fajna, lubię ją. W ogóle Far Cry całkiem przyjemnie. W Far Cryu trójce bardzo przyjemnie jest. Jakoś tak, nie wiem, skorzystaj z liny, aby szybciej wrócić na ziemię. Lecimy! Wihu! Pogadaj z Denisem. Wizyta w Amanaki. Ma na imię, tak nazywa się ta misja. Nice ride, huh? No, całkiem fajna. It's done. Good. Show me a map. Otwórz mapę naciskając M. You see, everything you need to know has been revealed by the radio tower. Shops, adventures. The island calls to you. And, like you, Jason, the shopkeepers are from the outside. They will use the radio towers to do business and reward you with weapons for every tower you free. A true warrior must hunt. It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you how to fail. Not nature. Here. Now, if you want to save your friends, you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons and equipment. Plants can be mixed to create potent medicines that heal you, enhance your senses, and more. Go. Return to me once you have mastered the jungle. What does that mean? What am I supposed to do? Listen to your instincts. No dobra, tak swoją drogą mamy tutaj współrzędne jeszcze pokazane. Ja nie mam zielonego pojęcia, co to za wyspa, szczerze przyznam. Nieważne, na chwilę obecną zbytnio. Otwórz mapę świata, Dennis Rogers. Dotrzyj na łowisko! Mogę wziąć autko. Bo tak, bo tu można. Tyrolkę dostałam też wpis, a propos tyrolki, fajnie. Mamy autko też. Mam samo uczę prowadzenie pojazdów. Dzięki wielkie, ja wiem jak. Akurat jeszcze tyle pamiętam z tej gry. Więc nie ma problemu. Pamiętam, że zabawnie się nimi sterowało w sumie. Mamy tutaj jelenia, którego bym mogła próbować przejechać, ale w gruncie rzeczy po co? Prowadzenie pojazdów, ten nowy samouczek. Akurat coś chyba wprowadzili, wydaje mi się, w nowszych częściach. W ogóle tutaj się po drodze zaznaczają jeszcze te skarby, tymi diamencikami, można powiedzieć. Spoko rzecz. Dara. Co za Dara? Nie wiem. Piękna muszla, tak? Właśnie to wszystko będziemy mogli sprzedawać, co jest też fajne. Gdzie jest tutaj ten skarbek jakiś? Skarbek, Boże, łup. Nie wiem, na dole, na górze? W sumie pewnie na dole. W sensie na dole, no bo czasami jest tak, że są jakieś zejścia, cholera wie gdzie. I właśnie trzeba zejść niżej, żeby po skarbę pójść. No zdarza się, nie? Co ja tutaj? Aha, wspinaczka, no tak. Wejdziemy sobie jeszcze tutaj do środka. Tu jest jeszcze łup jakiś. Piękna muszla. Na dół zejścia nie widzę takiego wprost. No trudno. Pewnie jest jakaś jaskinia niżej. Wzdłuż klifu? Powiedzmy, że wzdłuż klifu. W każdym razie... Hello! Aha, przez teren obszaru misji. Plus jeszcze przejechałam obok zwierzyny, więc... Ała! Upoluj i oskrój dwa dziki oraz zbierz trzy rośliny w pobliżu terenu łowieckiego. No dobra. I tutaj jest łup jakiś, tak? O, tutaj w środku. To sobie wezmę. Tak, to chyba się nam dopiero udostępni, tak mi się wydaje.
Kurde bela. Dzik! Gdzie ty uciekasz? Ja się pytam. Przeładowanie. Czy te dziki mi zniknęły, czy... Chyba mi zniknęły, wydaje mi się. No cóż, trudno. Idziemy znaleźć inne. Akurat dziki są chyba też agresywne w stosunku do nas, jak zresztą w życiu prawdziwym. Zielone liście, niebieskie liście, czerwone liście. Tak, z różnych liści można to znajdować. Tylko tak, te dziki zasrane. Czekamy, aż wyjdą mędy jedne. Ja może nie będę wyprzedzała zbytnio faktów, dopóki nas gra nie nauczy. Chociaż się rzecz jasna wiem trochę więcej akurat a propos tej gry już. Wiadomo, bo po prostu kiedyś w nią grałam i nawet ją skończyłam. Nie tyle, że nie można powiedzieć o wielu grach, w które ja grałam. Po prostu... pandan jakiś. No zdarzało mi się nie przechodzić do końca, no przyznaję. Upoluj, oskuluj dwa dziki. Tak, ja wiem, Chryste Panie. Dzięki za info. Biorę sobie skarbę w kolejny łup, nieważny. Przyzwyczajajcie się, że ja będę czasami stosowała zamiennie łup, skarbek, to samo w końcu, nie? A, no dzień dobry. Yes. Tak jest. All right. I've got you. Jest. Dobra. Mamy to, skóra dzika i jeszcze drugiej potrzebuję. Skóry dzika. Tak więc dziku, taś robaczku. Nie wiem, wejdę sobie może troszeczkę wyżej, żeby w razie czego po prostu widzieć lepiej. Dzisiaj wiecie, co to jest w sumie fajne, że Far Cry 3 właśnie dzieje się, że tak to mamy w dżungli. I to jest właśnie spoko rzecz, moim skromnym zdaniem. Widzę tam dzika, to po niego pobiegnę. Hello, stary. Dobra, mamy to. Okej, okay, oprawić zwierzę, poproszę serdecznie, skórę dzika, tak, tak. I teraz niebieskie liście oraz czerwone liście. Tak, to wszystko jest oczywiście oznaczone na mapie. Tam widzę jakiś czerwony liść niedaleko naszego autka zaparkowanego. Więc sobie zbierzemy tutaj. A kurka, wodna więcej dzików. Jezu Chryste, niechcący dwa postrzeliłam, ale jest to całkiem, że tak powiem, pomyślny wypadek, bo chociaż nam tylko dwa każą uprawiać, to i tak się opłaca mieć skóry, bo będą nam potrzebne po prostu. Jak nie teraz, to no później. A w razie czego można po prostu sprzedać, jak się okażą nieprzydatne, więc też spoko. Dobra, i lecimy jeszcze po niebieskie liście. Akurat niebieskie liście są zawsze w wodzie, więc musimy właśnie sobie zanurkować, żeby zdobyć. Tutaj mamy. Nie możesz wziąć łupu, w plecak jest pełen. Serio. Ech. Plecak na łup. Coś mogę wywalić? Coś o niskiej wartości, na przykład. Nie wiem, to ma 14. O, 2. O. Odrzuć. Tak, wyrzuć. Potrzebuję wpierw listka. Dobra, przyspiesz. Krasnorosty. Jezus Maria. Upoluj. Tak. No i mamy to, fajnie. Wykonaj szybką podróż do Amanaki. Dobra, szybka podróż, właśnie pokażą nam od razu, jak to się robi. Tutaj po prostu sobie klikamy na tą żółtą ikonę i już jesteśmy. Przy okazji sobie, wiecie co zrobimy? Bo tutaj też mogę sprawdzić. Sprawdzimy sobie ten cały pistolecik, który jest właśnie za darmo. Zobaczmy, mogę porównać? Nie, czekaj, porównaj. Porównaj to, o, z tym. Celność tego jest lepsza, obrażenia są trochę gorsze, szybkostrzelność jest lepsza, ruchliwość jest lepsza, czyli co najmniej trzy rzeczy są lepsze i widzę, że tutaj mogę coś dostosować. Mogę założyć dwie rzeczy dodatkowe jakieś, tak? Powiększę, dobra, tłumik sobie założę w sumie. Dobra, wstecz i coś mogę jeszcze sprzedać. Ta piękna muszla, fetysz tutaj, o. Fetysz czapli, a sam mogę sprzedać i powiedzmy, że póki co tyle. Mam 200 całe. Czy ja coś jeszcze mam? Coś, co należy do mnie? Tak, mam karabin. Dostałam karabin, no proszę. To w
kule? Nie wiem. Może wiecie co, może mam z Ubisoftu też takie rzeczy. Akurat ja mam pewne rzeczy, że tak tu ujmę. O, mam tutaj ten, jakiegoś, jakąś snajperkę w ekwipunku. Akurat ja to mam, że tak powiem, system odnośnie mojego wyposażenia specjalne, jakieś narzędzia, łuk refleksyjny, miotacz ognia, rakietnica. No ładnie. Towary konsumpcyjne, lekarstwo, kamizelka kuloodporna, mapy, o Jezus Maria, sporo rzeczy, nieważne. Broń modyfikowana, a no tak, to, że już ma modyfikacje założone i tyle, i nie można zmieniać. Broń do walki wręcz, maczeta w użyciu, nóż plemienny w inwentarzu. O, padawne ostrze wykołtone na Rock Island. Tak, to jest po prostu inna skórka, tak, zdaje się. Dobra, wejmiemy sobie może, co? Nóż plemienny, co by na to? Chociaż nie wiem, póki co maczetą sobie pomachajmy. Co tam? Okej. Moi mili. W czasie trwania misji. Aha, opcja zapisu jest niedostępna. No tak. Dobrze, moi mili. Natomiast ja myślę, że w tym momencie sobie póki co zakończymy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek z Far Cry 3 Wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz, a jeżeli nie macie pomysłu na treść, to proponuję Porwani. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!